Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Pokémon Zeta. Obecnie znajdujemy się w mieście Blacklist City, gdzie zamierzam zdobyć naszą siódmą cnakę, walcząc z liderem Dimitrim, jego psychicznymi Pokémonami w podwójnej walce! Wkurzająca walka. Mówię wam, że to będzie wkurzająca walka. O, nie mam szans z liderem. No, bo jest wkurzająca podwójna walka. Tak, przed chwilą próbowałem nagrać ten odcinek, ale poległem sromotnie. Może tym razem się uda. Prawda, jeszcze ty żyjesz? Trenerzy tutaj może nie są zbyt silni, ale ta podwójna walka z liderem to jest naprawdę coś. Żadna dawka wkurzenia. Ała, co to za... Counter ty śni! Tak cię pizgnę zaraz tutaj. A to ciekawe. Ci było buffy. Kontera. Wcześniej z nim walczyłem, to tego nie zrobię. Ej. No nic, mówi, trudno. Tak, zmienię Pokémona. Moja drużyna poniżej poziomu, to ja wiem. Nie to, idioto. Ja jestem idiotą, może. Lecz jeszcze jestem chory. Tak, jeszcze mi pokonaj Luxray, to ci walnę, tak? No pięknie, po prostu się zaczynam, zajebiście. Chodź, dziękuję, jeżeli tak nie masz szans. Się za bardzo bawię z tym trenerami. No i wkurza. Kingdom, walnij go. Spadaj. To będzie zrąbany odcinek, ja wam to mówię. Teraz przegra z tym liderem, to normalnie nie będę nagrywał tej gry już. Nie, możecie zapomnieć o tej serii. Tak, jeszcze są dziwne zagadki. Tak, pierwsze pytanie. Czy ziemne typy są słabe do trujących? Nie, naprawdę to jest na odwrót. Muszę się uspokoić, tylko głupia kra Pokémon. Który i tak nikt nie ogląda. Nie, nie chcę, żeby się uczył mi. YouTube nie będę zmieniał Pokémona, powiedziałem. Nie, nic się nie dzieje, mamy czas. Eggbomb, the fuck. Co tutaj te Pokémon teraz przeżywają, czy nie przeżywają? O, Bronzong. Szczęście, lider nie ma Bronzonga. Jak ty to przeżyjesz, to ja nie wiem.
wreszcie 61 poziom. Jedynie cierpię, kiedy liderzył podwójną walkę. No, najgorsze, co może być. Nie mogą pojedynczo i się normalnie załatwić te Pokémona, nie. A patrzeć, to nie ma. Tak, drugie pytanie. Jakie Pokémon są znane jako Asian Trio? Dialga, Palkia i Jet. Wiem to, bo już przechodziłem raz. Tak, tak, jest najlepszy i najbardziej wkurzającym trenerem tutaj. Teraz mieliśmy ciężką walkę z tym całym liderem Asgardu. Teraz nie powinno być wcale tak trudno, chwila odpoczynku, ale nie! Walnął się lidera w podwójnej walce z Pokémonami na 70 poziomie, panie. 70 nie, ale 60 który bez jaj. Nie mam czasu spędzić pół godzin na trenowaniu Pokémonu. To będzie głupią odznakę. Ale gdybym tego nie nagrywał, to trenował Pokémony. Niestety jest grafik odcinku. A ten oczywiście używa Protag, pomoże, prawda? Fly! Cios krytyczny, tego bym się nie spodziewał. Nie zastanawia, czemu Ice Beam jest super efektywny przeciwko Haluczy, kiedy powinien być super efektywny. Może... A nie wiem. Właśnie jakieś... Które z tych trzech Pokémonów są w... Z tych Pokémonów jest Smogon Ubertier, że co? I tu chodzi o... Nie wiem, o co chodzi do pana. Za chwilę się zacznie wkurzająca walka. Się, o, Pokémony psychiczne będzie łatwo, a tu będzie podwójna walka z tyłka. Nie jestem psychicznerem, ale... Sakra. Będzie ciężkie, mówię. Na 7 litery to nie jest naprawdę bardzo silny, za silny bym powiedział. Jak się nazywa lider tej sali, Dimitri? Może kogo? Witaj, bo ty do mojej skromnej sali... Powiem, że nie miałeś problemu, by się tu dostać, no raczej nie. Normalnie nie walczę z trenerami, którzy nie udowodnili siebie przez walczenie z setką trenerów.
Jednakże ty pokonałeś Odyna. Dla mnie pokonanie przywódcy grupy terrorystycznej jest tak dobre jak pokonanie 1000 trenerów. Więc dawaj, bo jestem gotowy, by z tobą walczyć. I tak, tu powinna być informacja, że tu jest jakaś walka double battle albo coś. A nie, ma 6 Pokemonów i co? I jakby się pojawiają 2 Pokemony. Takie, what the fuck? Okej. Okay. Ingra jest szybsza. Chat też jest szybszy. No. Puh. Wow, ile to? Jeszcze zwiększę sobie atak, no. Genialnie. Dajcie. Czego? Zresztą żyj. Gdzie jest mu? Hyper Potion. Bo jeszcze on przeżył, nie? Czy trafił z batem? Ła, Focus Blast. No wiedziałem, że... Jeszcze poległ, tak? Podwig L. Poświęcenie. Użyłem mój bagzy i objął gdzieś. Szanowny. Myślałem, że nie przeżyjesz tego. Trzeba pozbyć się Metagrossa. To jak najszybciej. On może pokonać Dawna Hita. No tak myślałem, on ma zwiększony atak. Chodź Luxray. Część Kingra jest szybsza i pokonała Metagrossa. O, ale akazem, co? O, idealnie użyłeś. Wiesz, ona... O nie, jeszcze będzie mega ewoluował, no. Zmienicie w... wiadomo co. Żyjesz to i nie przeżyjesz. Czy... Żyjmy. Wajwa. Szanowne, bo... Auć. Okej, okay, Alakazam wyeliminowany. Zostały ci 2 Pokémony. Fajnie, tam nie ma.
Nie wiem, CJ został poparzony. Cześć, mam full restore. Większą rumę specjalną. Bigot jela banana. Nie chcę używać tego. Swój ostatni Pokémon? Czy mi się wydaje? Lord Power. Tak. Bo to jest Pokémon. Uff. Tak. Bolt pokonał lidera Demetriego. Moje przewidywania... Tory były złe. Wow, naprawdę jesteś niesamowitym trenerem. Weź to. Trzymaliśmy Kinetic Badge. Czynomocne. Wow, z tym możesz używać Rock Smasha poza walką. Weź też to, by pomóc ci w przyszłości. Rikron, naprawdę. Wow. Powodzenia. Widzę wielkie rzeczy czekające na ciebie. Nie zawiedź mnie. Hej, dzięki. Tym sposobem udało nam się zdobyć 7 moc Nakę. Myślałem, że będzie gorzej, ale udało się. Daliśmy radę. No, ale to by było na tyle. W dzisiejszym odcinku zagrajmy w Pokémon Zeta. Jeżeli wam się podobało, zostawcie komentarz, łapkę w górę oraz subskrypcję. Pamiętajcie też, żeby wejść na moje social media. Tymczasem trzymajcie się. Na razie. Cześć.